Romeo, strasznie mnie ciekawiło i za każdym razem czytając o tym pokoleniu milenialsów wchodzącym na rynek pracy, zawsze się zastanawiałem, czy to jest fakt, czy są jakieś dane twarde, które za tym przemawiają. I to, co ty pokazałeś mi tuż przed naszym spotkaniem, przed tym filmem, przemówiło do mnie bardzo mocno. Także są to bardzo ciekawe statystyki. Jakbyś mógł o nich trochę opowiedzieć, czym różni się to nowe pokolenie od tych starszych pokoleń? No tak, my mamy ten przywilej, że mamy dostęp do dziesiątek tysięcy zanonimizowanych danych na temat takich profili behawioralnych pracowników w Polsce. I zaczęliśmy te dane analizować sobie ze względu na datę urodzenia. Tak? I wzięliśmy populację urodzone w latach 60., 70., 80. i 90. i patrzyliśmy, czy są jakieś trendy, czy coś się tutaj różni. I to, co nas najbardziej zaskoczyło, to jest duża różnica właśnie w strukturze tej populacji między moim pokoleniem, czyli ludźmi urodzonymi w latach 70., a pokoleniem osób urodzonych po 90. roku. I to mamy dwie różnice. Będę się posługiwał takimi czterema literkami, które symbolizują takie cztery główne style zachowania. Mamy styl D, to są takie osoby nastawione mocno na wyniki, na rywalizację, szybko podejmujące decyzje, lubiące ryzyko, tak, lubiące walkę, no jednocześnie mogą być trochę takie wkurzające dla innych, tak, bo nastawione na swoje własne cele itd. itd. Nie, empatyczne, dominujące, tak? Tak, dokładnie tak. Mamy styl I, który mówi o wywieraniu wpływu, komunikacji, relacji. To są osoby nastawione właśnie na dobrą atmosferę, przyjaźń, nie lubią biurokracji, tak, na ten fan. Kolor żółty, inspirujące, tak? Tak, tak, tak. Tak. To tłumaczę na nasze. Styl D często jest kojarzony z kolorem czerwonym, ten styl I z kolorem żółtym. Tak? Mamy wreszcie styl S, który mówi, że to są takie osoby ceniące sobie stabilność, bezpieczeństwo, równowagę między pracą a życiem. Takie bycie fair, tak, zaufanie, to jest bardzo ważne. I mamy wreszcie... Czyli zielony, stabilny. Tak, zielony, stabilny. I mamy styl C, taki styl analityczny, kojarzony z niebieskim kolorem, osób nastawionych na systemy, procedury, na klarowne kryteria, na możliwość specjalizacji, tak, może mniej relacyjnych. Teraz to, co się, jak gdyby się dzieje, to, że w tym pokoleniu lat 70., urodzonych osób w latach 70. mamy 21% osób o stylu D. Tym takim nastawionym na wyniki, rywalizację, parcie do przodu, takich bardzo ambitnych, agresywnych. Tak? Zwróćcie uwagę na planszę, tak. To wyświetlę. Tak, i to jest bardzo dużo, jak w porównaniu do innych krajów, to jest bardzo dużo. Tak? To jest bardzo dużo takich osób nastawionych na tą walkę, ryzyko i tak dalej. Stąd nie dziwi zupełnie te 700 tysięcy kredytów we frankach szwajcarskich, zupełnie nie dziwi. Tak. Ilość powstań narodowo-wyzwoleńczych w historii Polski wcale nie dziwi. Ilość jednoosobowych przedsiębiorstw w Polsce wcale nie dziwi. Tak? Tak. Ale też kłótnie, częste walki, gdzie dwóch Polaków, trzy opinie, tak? To też nie dziwi. Tak? Natomiast to się, drugim wyróżnikiem tego pokolenia z lat 70. to jest stosunkowo niski odsetek stylu I, tego koloru żółtego, czyli tej relacyjności, otwartości. Tego mamy mało. Tego mamy mało, bodajże tam kilkanaście. To jak widać na planszy. Natomiast to, co się dzieje, jak porównamy teraz to z pokoleniem lat 90., to o 1/3 spada właśnie ten odsetek stylu D. Czyli mamy mniej w tej populacji tych ludzi, którzy są motywowani przez wyścig szczurów i twarde KPI i targety, indywidualne cele i nagrody. To przestaje być motywujące. Takich, którzy konkurują, tak? Tak. Czyli tych konkurujących. Jest o wiele, wiele, wiele mniej, tak? A jednocześnie rośnie nam ilość osób charakteryzujących się tym stylem I, dla których ważna jest relacja, atmosfera, fan, tak? Mało biurokracji, więcej swobody, tak? Właśnie takie podejście relacyjno-coachingowe ze strony szefa. Tak? Mhm. Takich osób jest coraz więcej. No i teraz, jeżeli zderzają się te dwa pokolenia, to menedżer mówi: zostań dzisiaj w pracy, dam ci premię, tak, bo jest super ambitny projekt i w ogóle zarząd będzie zadowolony, jak to zobaczy. Tak? A młody człowiek mówi: pięknie, ale ja pracuję, żeby żyć, a nie żyję po to, żeby pracować. Tak? I jeszcze jak na mnie nakrzyczysz, to już tym bardziej wolę pójść na jogę, wyjść wcześniej, niż zostać i dla ciebie robić ten projekt. Tak? I te dwa, to jest oczywiście duże uproszczenie teraz, ale te oczywiście, dwie postawy się ze sobą zderzają. Ale tutaj ta statystyka jest jakby no, znacząca, tak? Że o połowę prawie spadła, no nie, 30%, tak? Tak. Spadła liczba osób tych, z tego obszaru dominującego, czerwonego, a z kolei o prawie 30% wzrosły te osoby, które tak naprawdę są osobami
nakierowanymi na innych i na współpracę, na to, żeby być w towarzystwie i żeby tak naprawdę inspirować gdzieś lub samemu inspirować innych lub być inspirowanym przez świat. Tak? Dokładnie. Jeżeli na to nałożymy te tendencje związane z rynkiem pracy, tak? Czy to będzie rynek pracownika, czy nie, ale generalnie w dużych miastach jest duża łatwość zmiany pracy dla młodych ludzi, wtedy no, każdy taki dysonans tak między tą postawą menedżera a moimi oczekiwaniami powoduje, że mi jest łatwo kliknąć na aplikacje związane z poszukiwaniem pracy o wiele łatwiej niż pójść do HR-u i poskarżyć się na sytuację. To są pierwsze dane, które statystycznie, patrząc na nie, rzeczywiście mnie przekonują, że to pokolenie inaczej może patrzeć na świat. Co prawda mamy podobne statystyki wśród stabilnych, wśród osób analitycznych, natomiast to, że rośnie ta grupa osób, które rzeczywiście są inspirowane, inspirujące, kosztem tej grupy, kosztem czy po prostu zastępowane są te cechy takie dominujące, cechy konkurencyjne na rynku, to pokazuje właśnie tą zmianę. To między innymi pokazuje mi też jakby istotę tego, w jaki sposób Twoje badania mogą wpływać w ogóle na to, żeby oceniać, jakie zachowania dzisiaj mamy w zespołach, na co zwrócić uwagę, tak? Czy mamy rzeczywistą nadwyżkę osób i w porównaniu do poprzednich struktury, czyli tych. Czyli idealnie by było tak naprawdę mieć takie zdjęcie ze swojej organizacji, tak. Ze swojego zespołu. Tak. I w kontekście teraz kosztów pozyskiwania specjalistów z rynku, często o wiele taniej jest zrozumieć populację, którą mamy. Ciekawe, powiem Ci, że przebadałem ostatnio w dwóch organizacjach około 40 osób na modelu diskowym. Mhm. Nie znalazłem żadnej osoby, która miała profil D. Mhm. Takiej dominującej. Były tam jakieś, głównie zawsze się to łączyło gdzieś tam z tą cechą analityczną, tak? Gdzieś tam tego C, ale jednak C i dominujące przechodziło w S, tak jak kiedyś C na ogół miało ten element D, to z doświadczeń. Super. I bardzo Ci dziękuję za podzielenie się tymi informacjami. Z chęcią plansze gdzieś tutaj będą zamieszczane. I cóż, za ten odcinek ślicznie Ci dziękuję. Dziękuję.